Panie dyrektorze, trójka pana uczniów otrzymała stypendium marszałka województwa śląskiego. Czy to jest duże wyróżnienie dla szkoły? Znaczy jest to ogromne wyróżnienie dla szkoły i wszyscy, całe środowisko szkolne, nauczyciele, uczniowie, również pracownicy administracji, jesteśmy wszyscy dumni, w szczególności, że stypendia też zdarzają się bardzo rzadko, tylko 30 uczniów z całego województwa śląskiego takiego honoru w tym roku doznało. My jesteśmy jedynymi z Gliwic i aż trzech nigdy w historii chyba szkoły takiego wyróżnienia jeszcze nie doznaliśmy. Czyli ta trójka uczniów to jest absolutny top, jeśli chodzi o województwo śląskie? Cała trójka jest absolutny top i żadne z tych stypendiów nie jest przypadkowe. Stypendium za jakie konkretnie osiągnięcia? Podejrzewam, że to jest związane z chemią, czyli za zajęcie pierwszego miejsca w 61. Polskiej Olimpiadzie Chemicznej i srebrny medal na Międzynarodowej Olimpiadzie Chemicznej w Baku w Azerbejdżanie. Jak ty przyjąłeś informację o tym, że właśnie dostaniesz to prestiżowe stypendium? No, na pewno się bardzo ucieszyłem. No, poczułem się wyróżniony, szczególnie kiedy dowiedziałem się, jak restrykcyjne kryteria na sobie mówiły, czego trzy osoby w całych Gliwicach otrzymały. To byliśmy drużynowo drugie miejsce w ogólnopolskim konkursie matematycznym Matando, także drużynowo trzecie miejsce w konkursie fizycznym Fizyczne Ścieżki organizowanym przez Instytut Fizyki Polskiej Akademii Nauk. Oprócz tego byłem też finalistą śląskiego konkursu matematycznego i pierwsze miejsce zdobyliśmy także jako szkoła w konkursie matematycznym Pogranicza Śląsko-Opolskiego. Te konkursy dotyczyły wiedzy matematycznej takiej licealnej, czy też już wykraczającej poza jakby materiał licealny? No, większość z nich nie korzysta z żadnej wiedzy wykraczającej poza program liceum, jednak zadania, jakie są na tych konkursach, znacznie odbiegają od takich zadań, które się rozwiązuje w szkole i są znacznie trudniejsze. No więc nie potrzeba dodatkowej informacji, trzeba jedynie umieć takie zadania rozwiązywać. Czy to stypendium to dla ciebie duże wyróżnienie? No na pewno, skoro tylko trzy osoby w Gliwicach je dostały i tylko 30 w całym województwie. Traktujesz to jako prestiżową nagrodę, czy jako też jakiś dodatek do kieszonkowego? Jak spoglądasz na tę nagrodę? Znaczy na pewno jest to jakiś dodatek do kieszonkowego, aczkolwiek uważam, że jest to duży prestiż. Poczułem się strasznie wyróżniony. Znalazłem się w bardzo wąskim gronie wyróżnionych osób przez marszałka, więc bardzo mnie to ucieszyło. No. Stypendium dotyczy jakich twoich konkretnych osiągnięć? Ja w sumie osiągnięcia mam tylko z matematyki. No i wygraliśmy drużynowo zajęliśmy dobre miejsca w kilku drużynowych konkursach, między innymi drugie miejsce w ogólnopolskim konkursie matematycznym Matando oraz wygraliśmy konkurs Pogranicza Śląsko-Opolskiego. No ponadto byłem wyróżniony w finale Śląskiego Konkursu Matematycznego oraz miałem bardzo dobry wynik w Międzynarodowym Konkursie Kangur. Jakie są twoje plany po liceum? Gdzie chcesz iść na studia? Już złożyłem aplikację na 5 brytyjskich uczelni, także to jest to, z czym wiążę swoją przyszłość. Jakie kierunki? Inżynieria lotnicza we wszystkich 5 uczelniach. A dlaczego nie startujesz nigdzie do żadnej z uczelni polskich? Znaczy będę też składał podania na uczelnie polskie, ale to jeszcze nie teraz, jest na to czas. Potem chyba to się zaczyna dopiero robić. Jakie są twoje plany na ten rok, maturalny? No muszę zdać maturę i napisać wszystkie prace, jakie wymaga ode mnie program matury międzynarodowej, co może być dla mnie ciężkim przeżyciem, no ale no, mam nadzieję, że jakoś sobie z tym poradzę, no i oprócz tego aplikacji na studia teraz. Jakie kierunki sobie upatrzyłeś? Znaczy ja będę aplikował do Wielkiej Brytanii, już będę niedługo wysyłał na dniach moje podanie tam, no i do Stanów Zjednoczonych, no a także w ciągu wakacji już do Polski po wynikach matur. A jeżeli chodzi o kierunki, no to podejrzewam, że związane z chemią albo ogólnie z naukami przyrodniczymi. Jakie konkretnie jeszcze nie wiem. Jesteś pasjonatem matematyki, czy łapiesz się czasem na tym, że świat w ogóle postrzegasz jakby przez pryzmat tej dziedziny naukowej? Myślę, że tak. Może nie widzę wszędzie jakichś równań opisujących to, co się dzieje dookoła. Jednak nie patrzę jakoś tak jak humanista na otaczający mnie świat. No, czasami jest to problem, ale ogólnie tak to wygląda. Czy ta klasa maturalna wygląda u ciebie inaczej niż dwie poprzednie klasy w liceum? Czy jest więcej pracy? Na pewno jest więcej pracy i na pewno nauczyciele troszkę bardziej nas przyciskają w takim kierunku, żebyśmy jak najlepiej zdali naszą maturę.
Masz do matury troszkę więcej czasu niż koledzy, ale jakie są twoje plany po zakończeniu już liceum? Ja pragnę studiować matematykę po maturze. Jeszcze nie wiem, czy w Polsce, czy za granicą, to zależy od moich wyników. Ale jednak kierunek studiów mam już wybrany. A która część matematyki najbardziej cię fascynuje? Myślę, że matematyka dyskretna mi się najbardziej podoba. Taka wiedza w zakresie nauk ścisłych pozwala ci jakoś uporządkować rozumowanie, myślenie, organizację w ogóle życia? Tak, tak. To, co jest według mnie bardzo, no takie interesujące i piękne w nauce, jest to, jak wszystko jest ze sobą powiązane i dostrzeganie tego bardzo pomaga także w takim uporządkowaniu może nie tyle swojego życia, co ogólnie postrzegania świata. Ta wzmożona ilość przygotowań do matury oznacza, że wycofujesz się w tym roku z wszelakich konkursów i olimpiad? Znaczy w olimpiadzie chemicznej dalej będę startował, ale bardziej na podstawie tej wiedzy, którą już posiadam. Jeżeli wygra ktoś inny, no to wygram. Jakie są twoje zainteresowania pozalekcyjne? Lubię jeździć na rowerze, lubię pływać, a też lubię zwiedzać na przykład europejskie miasta. To tak może nie poza lekcjami, ale jak gdzieś wyjeżdżam za granicę, to bardzo lubię zwiedzać. Ja się także bardzo interesuję ogólnie innymi naukami, czy też kulturą, między innymi historią i bardzo lubię operę. W wolnym czasie głównie dyskutuję o historii, bo o niej czytam. Nie lubię szkolnego wymiaru tych przedmiotów, przeciwieństwo na przykład do tych przyrodniczych czy ścisłych, ale jeżeli chodzi o życie prywatne, to bardzo się tym właśnie interesuję. Jakie są twoje zainteresowania niezwiązane ze szkołą? Zainteresowania związane ze szkołą to uprawiam wiele sportów. No, najczęściej jeżdżę na rowerze po górach, to mi sprawia największą radość i mogę się od wszystkiego oderwać. Poza tym też lubię sporty wodne i ogólnie spędzanie czasu na wolnym powietrzu. Czy uważa pan, że oni mogą być inspiracją dla innych uczniów? Absolutnie tak, absolutnie tak. Mamy takie wrażenie, że dzięki temu coraz więcej naszych uczniów w szczególności widzi, że osiąganie takich wysokich miejsc, osiąganie stypendium, to nie jest gdzieś tam całkowicie odległe. Jest to tutaj i teraz i też mamy obecnie, jeśli chodzi o nabór do naszego i liceum, i gimnazjum, mamy rewelacyjny nabór i mamy co najmniej jak nie kilkunastu uczniów, którzy już widzimy, że są w kolejce, żeby być ich następcami.